Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w The Sims 2 z Fioną i całą wielgachną rodziną. I tak jak widzieliście, ostatnio na koniec pojawiły się komunikaty, że dzisiaj dzieciaki mają urodziny, nasze bliźniaki. Jak wy tu wyglądacie, tak. Ta opiekunka, słuchajcie, cały czas tutaj jest. Nie wiem. I w ogóle ona to jest... Szkoda gadać. Nie będę komentować, co ona ostatnio wyprawiała w odcinku. Dlatego, słuchajcie, Fionuś, ty co? Tak, Fiona zjadła popsuł jedzenie, bo ja jej dałam, a ono zdążyło się popsuć niestety. Posprzątaj to. I przyprowadź do tortu może Maję na początek. Zobaczymy. I z wielkich imprez nie będziemy robić. No wiem, Fiona, że cię zatrułam troszeczkę. Dobra, chodź już z tego spaceru. Chodź tutaj. No, oddaj mi dziecko! Patrzcie, no, co za po prostu... No to Fiona, w takim razie weź przyprowadź Maxa. Pię opiekunka, normalnie. Wiem, że jesteś głodny, ale to... Co ty tu chcesz? Przytulić. Obejmij. I Maja jeszcze chce przytulić. Co ty tu masz? Znowu chcesz się tego uczyć? Daj spokój. Baw się. Co ty, Fiona, robisz? Fiona, ciebie tu pogięło. Aha, to jest Maja. No to Maję dawaj do tortu, a nie będziesz ją karmić. Tych simów się nie da ogarnąć, słuchajcie. No gdzie kładziesz go? Aha, bo urodziny, no dobra. To chodź też. No? Co tam, Fiona? No co jest? Jej! Gdzie ty wleczesz mi tego Maxa? Boże, ta sprzątaczka, chciałam powiedzieć. Opiekunka to jest jakiś koszmar. No? Teraz dopiero się zacznie, jak one wiecznie będą chciały wyłazić z tego rzeczek, będą się darły w niebogłosy i w ogóle, ha. Nie wiem. Jej! O. Co ty robisz? No dobra, to weźcie sobie wszyscy ten tort. A ja kupię drugi. Tobie, kochanie, różowy kupimy. A nie, bo to była Maja. No dobra, trudno. Maja miała niebieski. To nic. O, słodziaczka. No, patrz, ty tu ją jednak. I Fiona, ty... Przynieś Maxa. A ty gdzie jesteś? Miałeś właśnie wziąć sobie tort. Boże, Boże. Gdzie ty idziesz z tym? Dobra, idź. Felix, posprzątaj to wszystko. Uzupełni. Zaraz, Majeczko, chwileczkę, tylko jeszcze twój brat. O, słodka jest, co? Ja pobierałam jakieś ciuszki, właśnie tą sukienu się chyba też pobierałam. Ciekawe, zobaczymy. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Maja! Dziecko, co ty robisz? Pana je psią karmę, nie? Tak. Super. Ty później pójdziesz, mój drogi, wziąć prysznic.
Jej! I mamy naszego Maxa. Super. Znowu będziesz brała tort Fiona, ty zaraz będziesz gruba. Przytul go. I wiesz co, włóż go do łóżeczka. Maxa. Zobaczymy, czy będą siedzieć. I włóż do końca Maję. I ty, moja droga, do spania. Ty jesteś jeszcze jesteś głodny. Bierz ten talerz. Później skorzystasz. Weźmiesz prysznic. O, wrócił Franciszek. Ty potrzebujesz słońca. To chodź tu. Odprąż się. Zostaw ją, zostaw. Fiona idzie po nią. No tak, i teraz oczywiście nie wejdziecie. No wiedziałam, no. Masakra po prostu. Chodź tu. No, kładź się, bo... Z Franciszkiem. Franciszek biedny, z pracy zmęczony wrócił. I ty, mój drogi, możesz sobie poczytać. Fiona śpi, dobra. Mateusz? Mateusz, ty jesteś nawet ogarnięty. Jak tam dzieci? Dzieci śpią. Super. O. Wiecie co? To tak. Jak to było? Tak, to musimy zabrać. Czy ja mogę cię przenieść? Nie mogę. Szkoda. Postawimy im krzesełko może. Czymś to się różni? O! To... No! To postawiłam. Postawimy im na pewno nocniczek. Z misiem. Na razie tak postawię, bo... Albo nie. Daj ten nocnik tu. Misia tu. Coś do zabawy bym im musiała dać, prawda? Może weźmiemy królika. Jakieś to. Czy oni tu tak dojdą? Cymbałki. No zobaczymy. Na razie niech tak jest. Tu jeszcze mają zabawki, jakby co? Mieć niemowlę? Chyba śnisz. Dobra, tu chcesz uczyć mówić i tak dalej, dobrze. I co? Jak to zrobić, słuchajcie? No nie. Zmień wygląd swojego zwierzaka. A jak zmienić wygląd dzieciakom? Nie wiem. Napełnij miskę. Zaczyna się! O mój Boże. Dzieci! Ojojoj, siusiu. A ty? Czekajcie, zobaczę. Też, obydwoje, o mój Boże. Chodź! Ucz korzystania z toalety Maja. Albo inaczej zrobimy. Dobra, weź Maxa. Połóż go. Ucz korzystania z toalety Maje. Ty, mój drogi, możesz chwilę się pobawić. Oh my God.
No ja wiem, że to by się chce, siusiu. Dobra, ty się pobawisz. Nie bądź wiony! Opróżnij. Szybciutko. I ucz korzystania Maxa. No dzisiaj raczej chyba będziemy zajmować się dzieciakami, niestety. I chyba go trzeba wykąpać, nie? Maxo. A już się zasiusiał chyba. No to idź go wykąpać! Pokaż. Mhm. Później możesz umieścić Maxa w foteliku. Borys idzie do pracy, Borys ma wszystko już tam do pracy zaliczone. O, Fiona! Siusiu! Mateusz! No to inaczej. Weź butelkę dla Maxa. Gdzie ty idziesz? O, włożyłeś... No dobra. Fiona, a ty co? Co ty idziesz? Boże, nie ogarniam. A, wkładasz ją do tego. A ona nie jest głodna? Nie, ona jest bardzo zmęczona. Dobrze, włóż ją. Tak, masz rację. No i Fiona chyba przytyłaś. Dobra, i ty później włożysz tutaj Maxa. Później tak, weźmiesz sobie tort. I pójdziesz spać, a ty, Fiona... Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Możesz iść sobie poćwiczyć, bo przytyłaś. A ty co robisz, mój drogi? Wyrzuć to. Odetkaj. Wyczyść. Wstawaj już. Kto to znowu włączył? Wyłącz. I w ogóle miałeś... przystrzyc i... pasty wywalić, tak. Dobra. Fiona. Fiona ćwiczy. A co ona do pracy potrzebuje? Poza przyjaciółmi? Kreatywność i gotowanie, matko. To wiesz co, Felix, ty później uzupełnisz jeszcze to, przygotujesz sok bakłażanowy, przestrzeżesz i wywalisz chwast. O, tak. No Fiona jeszcze chwilę niech poćwiczy. Co ty robisz, Franek? No, Felix, pospiesz się. No. Ty, Fiona, tak. Prysznic. A nie masz czemu zapomnieć, no to nic. Weźmiesz napój. Może jakiś punkcik akurat uda nam się zdobyć. A jak nie, no to tak. Co ty masz? Gotowanie, logikę masz. Aha, i kreatywność jeszcze, Boże. Napełnij miskę. Logika. Ojej, oj. Zatrułam ją. No to nie, moja droga, musisz to wyczyścić. No i popsuł. No, szybko. W ogóle kiedy ty idziesz do pracy? Wolne masz, super. Twój kot zaczyna się starzeć! O nie! Fiona! Każesz Franciszkowi. O, kreatywność dostaliśmy. To pij jeszcze.
No i jak tam, Franciszek? Nie wiem, czy to coś pomogło. Technicznych. Pij jeszcze, Fiona. Ja wiem, że ty nie chcesz, ale no. Pij. Ile się da. Charyzmy, no wszystko nie to, co potrzeba, no widzicie. No to nic, w takim razie przyjdziesz... Sprzątanie. I będziesz się uczyła dalej gotowania. Dobra. Co jest? Borys ma awans, super. Borys utrzymuje awans, jego obecne stanowisko to gwiazda kina. Twój zwierzak ma swoje 10 minut na szczycie show biznesu. Zalety bycia sławną gwiazdą kina to także mnóstwo przysmaków dla zwierząt i najlepsze zabawki. Pracuje od wrocy do 16, zarobię się i otrzymał premię. O, już ma szczyt, świetnie. I odblokowujesz różowy kolor futra dla kotów. Super, po prostu super. Gratuluję, Borysku. Pięknie. Dobrze, Felix, ty już wszystko? To chodź. Weź prysznic sobie. Właśnie, Fiona, a jak ty wyglądasz? 10 dni, okej. Okay. Nie jest źle. A jak dzieciaki? Dzieciaki siedzą. Daj przysmak. No to daj mu przysmak. Boże, jak one się kiwają, jakby miały chorobę sierocą. I... Podaj sok bakłażanowy. Felix, a ty przepraszam, co? Posprzątaj to. I chodź, zajmij się siostrą. Co tobie jest, dziecko? Higieny potrzebujesz, dobrze. Wykląd Maję. Chodź tu, weź napój. Zostaw ją! Idzie tam już Felix do niej, daj spokój. Franciszek idzie na emeryturę. Dobra. Załatwisz się tu przy nich? Okej, spoko. On też potrzebuje higieny. No i w sumie Maja jest trochę głodna. Już, dziecko, już! Spokojnie. Boże święty. Maję. Chodź go weź. Zmień pieluchy. A da się tak? O, to chyba bym musiała mieć ten przewijak, co? Sama nie wiem. O, widzicie, teraz się ładnie minęliście. Tak, umieść ją tutaj. I podaję jedzonko. Nie denerwuj się, Maja! A ty? Tak mu dasz, dobrze. Później szybko weź prysznic. Felix, proszę cię, proszę cię! Nakarm Maję! Boże święty. Tak, ty też potrzebujesz higieny, to tak później. Wykąpiesz Maxa. Co tobie się dzieje, dziecko? Dlaczego ty nie jesz? No to idź spać, no co? Idziesz go kąpać?
Dobrze. To wykąp go. I później... O Jezus. Twórz do końca. Jezus, ja ich nie ogarnę, słuchajcie. Ja nie mam na to siły. Przecież tutaj trzeba ciągle... Ciągle ogarnę. Co ty robisz? Ćwiczysz? Chodź tu lepiej, to posprzątaj. A później tu zmyjesz podłogę. Fiona, jak tam? Masz mało zabawy. A dlaczego ci nie rośnie to? Uczysz się gotowania? Gotowania. Odłóż wszystkie książki. Aha, bo ty już masz, dobra. To kreatywność. A da się kreatywności? Chyba nie, co? Nie. Co wy się tutaj? To choć będziesz malować. Fiona! No daj spokój. Kobieto! No Jezus! Wyczyść. Dobra, a ty co stoisz? Nie masz nic do roboty? Dzieci śpią. Nie trzeba opróżnić? Nie. O, punkt sprzątania. No spoko. Ty też gdzieś ćwiczyć. Wszyscy ćwiczą w tym domu normalnie, zobaczcie. No, Fiona, maluj, bo... Potrzebujemy do pracy. Już chciałabym mi to zaliczyć, żebym ją zwolniła z tej pracy, wiecie? Dwa punkty aż potrzebuję. Sprzedaj. Jezu, Fiona, proszę cię. Daj już spokój z tym żygaciem. No. O, mały portret? Felix. To się tak da? Aha. Okej. Oh my god, jak ja to ustawię, to będzie cud. Dobra. Nie jest tak. No i? Malujesz czy co? No chyba to nie musi stać, co? Nie pamiętam w ogóle. Dobrze, co ty tu masz? Słońce, woda. Przestrzegłeś już? Nie, chodź tu. On tu musi teraz stać przy niej? Serio? O nie, o nie. Już płaczą dzieci. Stój. Nie, nie będziesz pozował. Co wam jest? Tobie tak naprawdę, moja droga, nic nie jest. Umieść ją w foteliku. Tobie, ty chcesz zabawę i pęcherz. Dobrze, to ucz Maxa. Jedz, no właśnie, bardzo dobrze. Co jest? Mateusz, ty jesteś głodny. Chodź tutaj. Zostaw już to. Zabawa. No właśnie, baw się bardzo ładnie. Fiona maluje. Ale chodź ją wypuść. To ucz... Aha, no to świetnie. Teraz opróżnij. I ucz Maję. Co? Co ty robisz? No dajesz spokój, chodź tu. Weź prysznic, skorzystaj. Wyrzuć butelkę, napij się jeszcze soczku. I będziesz tutaj dzieci uczył. No nie. Kto? O!
przytul się. No, to jest słodkie. A później się pobaw. No, ty już jesteś troszkę zmęczony. Wiesz co, chodź go włóż do kojca. Ona się chce bawić z Franciszkiem. On słodka jest. No to się przytul. Mateusz? Aha, zmywasz podłogę, okej. Co, nie przejdziesz oczywiście. No nie, nie przejdziesz. Już widzę, że się motasz bardzo. Mhm. Ojojoj, no dobra, to włóż do końca Maję, do końca. I włóż do końca Maxa, o, tak zrobimy. Dobra! Majeczko... To Fiona, idź pogadaj, bo ktoś tam... Coś chce od ciebie. O, Fiona zdobyła punkt, świetnie. Boże, Fiona, jak ty wyglądasz? Później skorzystaj. Nie wykąp, nie, nie, nie. Weź prysznic. Wypij sobie napoje. Pokaż, masz już wszystko? Nie, jeszcze jeden kreatywności. Kurde, mogłaby zdobyć, nie? Dobra, już nie gadaj z nią. Boże, chwila. Tobie zabawy brakuje. Daj sobie potańczysz. Ty. Ojojoj. Tam jest Fiona. Co tu się dzieje? Wyczyść to. Później weź prysznic. Później się... Nie! Co się dzieje? Fiona, co ty robisz? Jej, ty masz strasznie mało energii. No nie, Fiona będzie musiała iść spać. To w takim razie ty, mój drogi, zostaw to tańczenie. Co wy dzieci chcecie? Nic nie chcecie. No ty ewentualnie. To tak. Nie ty, nie ty. Ty. Umyj w fotelku Maxa. Wypuść Maję. I tak, daj mu butelkę. Strasznie ciężko jest ich ogarnąć, wiecie? No dzisiaj tak niestety... Co, no przecież leżysz pod lampami! Daj spokój! No, czytaj. Felix, ty... Znaczy Felix, mówię, Mateusz. Mała, gdzie ty idziesz? Halo! Szkoda, że ty jeszcze nie umiesz tu. Chodź się pobawisz trochę. Opróżnij. Wypuść Maxa. Później ucz korzystania Maje z toalety. Maja, zostaw to. Ucz ją korzystać z toalety! Raz. Ty, mój drogi, też pęcherz. No to zaraz. Boże, jak Fiona harapie, słyszycie to? Przytul się. Pięknie, Majeczko. Opróżnij. Szybko. I ucz Maxa. No, możesz się trochę pobawić jeszcze w sumie. O, idzie Franciszek do ciebie? No, myślałam. No, idziesz, chodź. Patrzcie, niewiele mu brakuje. O nie.
To Maja. Dobra, i co byś ty jeszcze tu chciał, maluszku? Spać, dobrze. Później odłóż Maxa do końca. Ty jesteś troszkę głodna. Rodzinny pocałunek. Umyć ją w foteliku. Jak padł. Wzięłaś tą brudną butelkę! Ej! Zostaw tą butelkę! Boże, będzie chora. No i co? Aha, dobra. No i włóż majeczkę też do końca. I umyj tą butelkę! Później tak, możesz się napić. To jest fajne, bo to za jedzenie też nam... znaczy jedzenie nam uzupełnia, tak? Skorzystaj. Weź prysznic. I możesz iść spać. Teraz Fiona, jak co, będzie się dziećmi zajmować. Fiona, a ty jak wyglądasz? No Fiona, ty wyglądasz pięknie. To chodź malować w takim razie. Dosyć spania, moja droga. Kontynuuj. Gdzie ty idziesz? Gdzie nam poszło? O co tobie chodzi? No nie. No Felix jeszcze musi tam leżeć. No ja mu już dałam spanie, no to trudno, niech sobie śpi. A, to on tu musi stać też. Ej, to jest bez sensu. Naprawdę musi? Chyba nie, chodź tu się odpręż. Zobaczymy. Pogróż się w marzeniach, o. Boże, Fiona, ty jesteś jednak gruba. Oha! I od nowa dzieciaki, nie, nie, no zobaczcie, no to... Kiedy te dzieci będą miały urodziny? Boże święty... Aha, dobra, 3 dni, nie, to tylko tak wygląda. Dobra, Fiona, to opróżnij. Zostaw to. Fiona, jak ty długo będziesz chora? I ucz korzystania Maję. Ty też chcesz? Właściwie to niekoniecznie. Ciebie to można wypuścić. O, ogrodniczka. Brawo! No i co, Aniołku, możesz się pobawić. Baw się. A ty? Ty wiesz co, Fiona? To weź jeszcze... Oh my god. Posprzątaj i ucz... rachunki Maxa. Mhm. Co się dzieje? Maja, co ty płaczesz? Gdzie ty dziecko jesteś? Chodź tu do dziecka, przytul. Baw się. A kuku. Łaskotki. Zostaw tego kompa. Pokaż, jak wy tu. Już włóż go do końca, bo on jest śpiący. Nie! Nie! Co tu się dzieje? Chodź tu, miałaś go przecież uczyć korzystać z toalety, Fiona! Nikt mnie no nie słucha w tym domu. Fajnie to wygląda. I w sumie to można by go wykąpać. Maxa. I później włóż go do końca. A wy jak tu wyglądacie? Też trochę higieny potrzebuje. Ale zabawy też potrzebuje. Przytul. Rodzinny pocałunek. Słodkie. Tatusiowie zawsze się bawią z maluchami, tak.
Bla bla. Jak to się mi zmieniało to? A, tu jest! Zmieni wygląd Maja. No to zobaczmy. Fiona. Ty później weźmiesz prysznic. Oj, napełnisz miskę, zmyjesz podłogę. No a wy już to zostawcie to. I chodźcie, bo chcę zobaczyć. O, patrzcie, to one też mogą mieć takie te... O, ale to trochę dziwnie wygląda, co? Nie uważacie? Jak ma takie małe dziecko, takie długie włosy? Super. Nie, albo te, albo te. Może te jej damy. Co? Bo takie długie to... Dziwnie trochę to wygląda. Nie, te ci damy. Nie, żadnych makijaży. Brwi masz. No i dobra. I okej. Okay. A jak im tutaj zaprojektować ubranie? Czekajcie. A gdybym jednak zostawiła ten przywijak? Gdzie jest ten przywijak? Jest! Tutaj! Za projekt ubrani. Widzicie, to ja niepotrzebnie sprzedałam. No, sierota ze mnie. Nie pamiętałam tego w ogóle, wiecie? Co ty chcesz, Franciszku, mój drogi? Towarzystwo masz mało i pęcherz. Dobrze, za chwilę. A, ma tylko takie coś. Trzeba się wybrać na zakupy, chociaż ja wiem, czy to jest sens. Chociaż ja tam jakieś rzeczy pobrałam, ale no. Dobra, włożyłem do kojca. Idziesz ją karmić, dobrze. A na dziś, słuchajcie, ja już będę się z wami żegnać, kochani, bo już odcinek się przeciąga, jak widzicie, opieka nad takimi małymi dziećmi. Zabiera masę czasu, po prostu masakra. No ale cóż, no myślę, że dzieciaczki niedługo dorosną. Zaraz zobaczymy. 3 dni. No to jeszcze troszeczkę. Także na dzisiaj ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!